Księga Izajasza, rozdział drugi. Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jak najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki. A tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc: pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba. I będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza i przeciwko drugiemu narodowi, i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Domu Jakubowy, Nurze, postępujmy w światłości Pana, lecz Ty porzuciłeś swój lud, dom Jakuba, gdyż pełno jest wśród nich wróżbitów wschodu i czarowników jak u Filistynów, a z cudzoziemcami zawierają umowy. Ich ziemia jest pełna srebra i złota, także nie ma końca ich skarbom, i pełna jest ich ziemia koni, także nie ma końca ich wozom wojennym. Ich ziemia jest pełna bożków, kłaniają się dziełu swoich rąk, temu, co uczyniły ich palce. I tak poniżył się człowiek i spodlał rodzaj ludzki. Ty im nie przebaczysz. Wejdź do jaskini skalnych i skryj się w prochu, ze strachu przed Panem i przed blaskiem Jego majestatu, gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią. Dumne oczy człowieka opuszczą się, a pycha ludzka zniży się. Ale jedynie Pan wywyższy się w owym dniu. Bo dla Pana zastępów nastanie dzień sądu nad wszystkim, co pyszne i wysokie, i nad wszystkim, co wyniosłe, aby było poniżone. Nad wszystkimi wysokimi i sterczącymi cedrami Libanu, i nad wszystkimi dębami Baszanu, nad wszystkimi wysokimi górami, i nad wszystkimi sterczącymi pagórkami. I nad każdą wysoką wieżą, i nad każdym murem obronnym, i nad wszystkimi okrętami tertezyjskimi, i nad wszystkimi kosztownymi statkami. I zniży się pycha człowieka, a wyniosłość ludzka opuści się, lecz jedynie Pan wywyższony w owym dniu, a bożki doszczętnie zginą. I wejdą do jaskiń skalnych i do jam ziemnych, ze strachu przed Panem i przed blaskiem Jego majestatu. Gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią. W owym dniu rzuci człowiek kretą i nietoperzą swoje bałwany srebrne i swoje bałwany złote, które sobie zrobił, aby im się kłaniać. A wejdzie do jaskiń skalnych i do szczelin między opokami, ze strachu przed Panem i przed blaskiem Jego majestatu. Gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią. Dajcie sobie spokój z człowiekiem, który wart tyle, co tchnienie w jego nozdrzach, bo za co można go uważać?